tej chwili Kasia jest w okresie pewnej takiej regeneracji organizmu, przygotowującej ją do niezwykle silnego okresu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Wyjazd do Meksyku na drugą półkulę z lotem w jedną stronę, przekraczającym 20 godzin, na zupełnie inną strefę klimatyczną, na wysokość ponad 1500 metrów. Tego nikt nie analizuje i tych skutków tego wyjazdu nie przedstawia. I to źle, bo nie rozmawiamy w sferze szkoleniowej, tylko w sferze załatwienia pewnych spraw. Spraw zabezpieczenia kwalifikacji Arlecie Podolak, której mocno kibicujemy. Arleta Podolak jest zawodniczką klubu GKS Czarny Bytomsk i chcemy, żeby Arleta Podolak wystartowała w Igrzyskach Olimpijskich. Kasia Kłys nie jest przygotowana w tej chwili do turnieju Masters i start w turnieju Masters w Guadalajarze rodzi duże prawdopodobieństwo kontuzji. Takiej kontuzji, której nabawił się pewny kandydat do startu Maciej Sarnacki w wadze ciężkiej. Takiej kontuzji w Aumatach nabawiła się Daria Pogorzelec, która w tej chwili walczy o to, żeby wrócić do zdrowia i żeby móc wystartować w Igrzyskach Olimpijskich, na pewno nie przygotowana w 100%. Chcemy to wykluczyć. Nikt o tym nie rozmawia, nikt nie rozmawia o kwestiach szkoleniowych. Rozmawia tylko, masz jechać i tyle. Chcę oświadczyć, że klub podziela stanowisko trenera przygotowań olimpijskich Katarzyny Kłys, Artura Kłysa, aby Kasia nie jechała do Meksyku, ponieważ stanowisko Polskiego Związku jest bardzo ostre, kategoryczne w tonie, w mojej ocenie niedopuszczalne. Podjęliśmy działania, aby Ministerstwo Sportu i Turystyki zapewniło nas i zabezpieczyło nam realizację programu przygotowań takiego, jaki został podpisany i uzgodniony z Polskim Związkiem Judo. Jeżeli chcemy coś zmieniać, najpierw mamy zmienić program, a dopiero potem go realizować, a nie realizować coś, czego nie ma. W związku z tym ta decyzja o niewyjeździe Kasi Kłys do Meksyku jest decyzją w tym momencie ostateczną.